Właśnie znajduję się na bezludnej wyspie, gdzie obóz paintballowo-kładowy będzie rozgrywał jeden z najważniejszych meczy w swoim życiu. Dostaliśmy się na wyspę, gdzie za chwilę rozpocznie się walka na śmierć i życie. A tak naprawdę zagrają w paintball. Cześć Michał, jak Ci się podoba na wyspie? A, jest bardzo fajnie, jest bardzo duża wyspa, można porobić wiele rzeczy. Tutaj idealne miejsce do gry w paintballa, jest dużo specjalnych baraków, bardzo fajnie się tutaj. A jak Ci się podoba gra? No, jest to gra bolesna, ale przynosi dużo adrenaliny i naprawdę wciąga. A i gdzie dostałeś? A, skończyły mi się kulki, ale później jak schodziłem, kolega trafił mi w nogę, więc tak. No, też było bolesne, ale w końcu o to w tym chodzi. A jak wybraliście drużynę? Losowo. To różnie było właśnie z drużynami, bo czasami wybieramy losowo, czasami sami się dzielimy, to różnie wybieramy właśnie, jeśli chodzi o drużynę. A jeżeli chodzi o grę, co teraz graliście? Czy są jakieś specjalne scenariusze? Tak, są różne rodzaje gry. Jest na przykład deathmatch, czyli są dwie drużyny i chodzi o to, żeby jak najwięcej właśnie wybić przeciwników. Jest też Capture the Flag, czyli pośrodku boru do paintballa jest coś, którą trzeba przyjąć i zabrać do swojej bazy. No też jest gra prezydenta, czyli jest jedna osoba, która nie ma broni i trzeba ją chronić w jakiś sposób. I też jest bomba, czyli trzeba zabrać pudełko lub jakiś przedmiot do bazy przeciwników, wtedy wygrywamy. Za chwilę rozpocznie się gra. Jakie macie strategię? No wygrać, nie możemy niestety zdradzać, bo przeciwna drużyna jest obecna. No cóż, a jak teraz będziecie grać? Jest jakiś nowy scenariusz? Przecież był w deathmatch? Nie, wciąż utrzymujemy deathmatch, czyli wygrać, zastrzelić. No dobra, życzę powodzenia. Koniec gry!